Cześć, witam na kanale Siedliskowy i zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od krótkiego spaceru. Tutaj widać pola. Mamy już połowę października, a pogoda taka jak wczesną wiosną. Tam w oddali widać ambonę. Nie ma jak na wsi. A teraz przenosimy się na siedlisko i do remontów. Ściana gotowa. Teraz tylko czekać, aż wyschnie, żeby można ją wyszlifować. No i tutaj do obrobienia gipsem szpachlowym zostało tylko okno. Zaraz to zrobię. No i później szlifowanie całego pomieszczenia. W następnej kolejności zajmę się wentylacją w tym pomieszczeniu, bo komin tutaj jest jednokanałowy i wentylacji nie ma. Tutaj kupiłem już rurę PCV-160. No i będzie mniej więcej tutaj otwór wykuty, rura wmurowana. Według przepisów wentylacja powinna się znajdować około 15 cm pod sufitem, a średnica kanału wentylacyjnego to minimum 160 mm, czyli tyle, ile ma ta rura. I tak, okno jest już obrobione. No, wyszło całkiem fajnie. A teraz zabieram się za wykonanie takiego gzymsu tutaj na tej ścianie. No bo jak widać, tutaj jest uskok. No i chciałbym, żeby to wyglądało mniej więcej tak. Na ścianie wyznaczyłem linię, na jakiej wysokości będzie gzyms. I biorę się do szpachlowania.
Ściana pod gzyms jest już zaszpachlowana. Teraz tylko poczekać, aż gips szpachlowy wyschnie. Następnie na nowo wyznaczyć linię. No i później do tej linii gips wyszlifować. No i na koniec jeszcze raz zaciągnąłem gipsem łączenia płyt, no bo zawsze po pierwszym szpachlowaniu ten gips trochę wciągnie między płyty, no i powstaje taki rowek. Więc ja zawsze dwa razy szpachluję łączenia. No i teraz czekać, aż wszystko wyschnie. No i to pomieszczenie będzie można szlifować. Oczywiście jakieś poprawki pewno będą, bo tak zawsze jest. No ale uważam, że ogólnie wszystko fajnie wyszło. To na tyle. Oczywiście zapraszam do oglądania moich filmów oraz subskrypcji kanału. Cześć! Do następnego razu!